Światowe Dni Bajki już dawno za nami, ale organizatorzy postanowili oficjalnie podsumować czerwcową imprezę. Spotkanie odbyło się 10 lipca w Centrum Użyteczności Publicznej. Organizatorzy pierwszą edycję Światowych Dni Bajki zaliczają do udanych. Jestem sam bardzo zdziwiony tym sukcesem, że było ponad 20 tysięcy ludzi, że mimo głośnej rozmowy wszędzie o kryzysie, jednak udało nam się rozdać dzieciom około 26 tysięcy przedmiotów. Także jednak ta szczodrość, chęć pomocy, pochylanie się nad dzieckiem, nad rodziną i znalezienie jakby ujścia dla swoich pasji, udało się. Także jest to sukces. Impreza odbyła się w Arenie Ostróda. To właśnie tam dzieci wraz ze swoimi rodzicami korzystali z szeregu atrakcji. Przedstawiciele firmy jako współorganizatorzy również są zadowoleni z przebiegu trzydniowej imprezy i zapowiadają jej kolejną edycję. Oczywiście będziemy kontynuować ten projekt wspólnie tutaj ze stowarzyszeniem, z miastem, starostwem i z województwem. Celem naszym jest 100 tysięcy ludzi, tak żeby było słychać o nas w całej Polsce. No nie osiągniemy tego przy pierwszej imprezie, ale przy kolejnych na pewno. Organizatorzy w przyszłym roku chcą zachęcić do większego udziału w przedsięwzięciu szkoły z terenu powiatu ostródzkiego, stowarzyszenia i inne instytucje, tak by kolejna edycja Światowych Dni Bajki była zrobiona jeszcze z większym rozmachem. Już wiadomo, że część imprezy odbywać się będzie w centrum miasta. Podczas spotkania organizatorzy wręczyli podziękowania dla osób i firm wspierających pierwszą edycję tego przedsięwzięcia.